Kochani siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w 27. niedzielę w ciągu roku. Trwamy w miesiącu październiku, miesiącu różańcowym, miesiącu maryjnym. Oddajemy szczególną cześć Pani Różańcowej. Wczoraj właśnie obchodziliśmy to wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Też ta wielka, piękna akcja Różaniec do granic, kiedy to dziesiątki tysięcy ludzi wczoraj omadlało całą naszą ojczyznę w różnych kościołach stacyjnych i gromadzili się nawet na plaży. Piękna akcja. Przez różaniec możemy naprawdę wiele łask wyprosić dla siebie, dla naszych rodzin, dla naszej umiłowanej ojczyzny. A dziś, kochani, dzień papieski. Przeżywamy w naszych wspólnotach parafialnych co roku ten dzień poświęcony naszemu wielkiemu rodakowi, świętemu Janowi Pawłowi II. Tym radośniej pozdrawiam właśnie z budującego się sanktuarium świętego Jana Pawła II w Gdańsku Łostowicach. Budujemy świątynię, aby właśnie uczcić też naszego wielkiego patrona, świętego Jana Pawła II, który nam zostawił tyle dobra w spadku, tyle nauk, tyle encyklik, tyle listów pasterskich, tyle pielgrzymek odbył po całym świecie i do naszej ojczyzny, tyle pięknych słów usłyszeliśmy z jego ust, ale zadajmy sobie dziś w ten dzień papieski pytanie, czy żyjemy nauką świętego Jana Pawła II? Czy wdrażamy ją na co dzień do naszego życia? Kim dla mnie był święty Jan Paweł II? Z tymi pytaniami, kochani, was zostawiam. A my sięgnijmy do Ewangelii, którą Kościół na tę dzisiejszą niedzielę przygotował, bo chcemy się nakarmić tym Bożym Słowem, tak jak karmi się w ciągu swojego życia święty Jan Paweł II i głosił właśnie Chrystusa również swoim Słowem i życiem. Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, schodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego królestwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kochani siostry i bracia, po raz kolejny Jezus posługuje się dziś przypowieścią i mówi do arcykapłanów i starszych ludu. Opowiedział o gospodarzu, który założył winnicę, wszystko przygotował, otoczył ją murem, wykopał prasę, zbudował wieżę. Wszystko tip-top, przygotowane. I teraz oddał tę winnicę w dzierżawę rolnikom i wyjechał. I gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi, bo odebrali plon jemu należny, jak słyszeliśmy. Ale ci, no, jednych zabili, obili, wyrzucili i nie chcieli z nimi rozmawiać. Wysłał więcej sług, tak samo z nimi uczynili. No, pomyślał sobie w końcu, no, mojego syna uszanują. Ale gdy zobaczyli tego syna, to również zabili go.
To i teraz pytanie właśnie, co ten gospodarz uczyni z tymi złymi ludźmi, z tymi złymi rolnikami, którzy nie oddali mu plonów. No i czytamy, że ten z nich wytraci, a te winnice oda w dzierżawę innym rolnikom. Kochani, Pan Jezus mówi tutaj o Żydach, o narodzie wybranym. Przecież Pan Bóg wybrał sobie naród. W tym narodzie narodził się Zbawiciel, Mesjasz, Jezus. Jak wiemy, nie uznali Go, nie przyjęli Go. Ale kochani, rzeczywiście zostało to dane, to Królestwo, można powiedzieć, niebieskie, tym rolnikom, czyli Żydom, którzy jakby nie wywiązali się z tego, do czego zostali powołani. Nie oddali tego plonu. I rzeczywiście Pan Bóg posyłał przecież proroków, których też wyrzucano, zabijano, pobito. Źle traktowano proroków, którzy zwiastowali to, że przyjdzie Zbawiciel. Prorocy nie byli mile widziani w swojej ojczyźnie. Byli prześladowani. Tak jak ci słudzy, którzy zostali wysłani, by odebrać plon należny Panu. On wrócił i chciał swoje. On tylko tę winnicę wydzierżawił. Nie sprzedał jej i mówi, sprzedałem, to się martwcie. Czy będziecie mieli plony, czy nie, to nie moja sprawa, ja swoje pieniądze dostałem. Nie, on ją wydzierżawił. A więc żąda teraz jakichś plonów, owoców, a tu nic. I w końcu wysłał syna, ale tego syna zabili. Czyż nie widzimy tutaj Jezusa Chrystusa, który został posłany przez Ojca, aby upomnieć? I co zrobili Żydzi, naród wybrany z Synem Bożym? Zamordowali Go, zabili Go, zawiesiwszy na drzewie krzyża. A więc, kochani, te słowa się sprawdzają. Tu Pan Jezus chce pokazać tym Żydom, bo przecież zwraca się do arcykapłanów, starszych ludu, do ludzi wykształconych, uczonych, biegłych w pismach. Chciał im, tak można powiedzieć, przez kwiatek powiedzieć, co żeście robili. Ja jestem do was posłany. I powiedział prosto, ja jestem tym synem. Ale wiedział, co go czeka, że zostanie zabity. I jakby już im to pokazuje, że tego syna nawet nie uszanowali, zamordowali. I teraz, co Pan ma zrobić? Ukarać. No i poniekąd ten naród wybrany został ukarany. Został rozproszony. Dziś naród żydowski, wiemy, w różnych miejscach, gdzieś są grupki ludzi, ale a jak wygląda w Izraelu, w Jerozolimie? Są, żyją, ale nie jest im łatwo. I to pewnie można odnosić do tej kary, którą Pan Bóg jakby przygotował. Ale czytamy dalej, że odda tę winnicę w dzierżawę innym rolnikom. Oddał nam, chrześcijanom, którzy jesteśmy tym następnym pokoleniem tych rolników. Ci pierwsi się nie wywiązali. Czy my się wywiążemy? Przecież Pan Bóg złożył w nasze ręce ogromny skarb, skarb naszej wiary. Daje nam to Królestwo Niebieskie. I mówi, ale pracuj tu na ziemi. Staraj się żyć dobrze, uczciwie, sprawiedliwie, aby gdy przyjdę, gdy wrócę, i Ty staniesz przede mną, żeby się rozliczyć, to chciałbym widzieć owoce Twojej pracy. Więc kochani, zadajmy sobie pytanie, czy gdyby dziś Pan zażądał od nas zdania sprawy z mojego życia, jakim byłem rolnikiem winnicy, którą mi Jezus powierzył, z czym stanę przed Panem Bogiem? Czy moje ręce będą pełne dobrych uczynków, pełne dobrych, wspaniałych owoców? A może moje ręce będą puste? A może w ogóle nie będę chciał stanąć i z Panem rozmawiać? Więc kochani, każdy z nas otrzymuje szansę. W tej chwili to jest nasza szansa. Nas, ludzi ochrzczonych, chrześcijan, ludzi wierzących w Chrystusa. Ta
Ta winnica została oddana teraz nam, ale kiedyś też Pan przyjdzie i zażąda zdania sprawy. Więc bądźmy przygotowani na to spotkanie z Chrystusem. Żyjmy tak, abyśmy się kiedyś przed Nim nie musieli wstydzić. To nie jest łatwe zadanie, ale nie do niewykonania. Z pomocą Bożą uda nam się te plony w tej winnicy zebrać i przed Panem stanąć. A więc nie martwmy się, tylko żyjmy dobrze i uczciwie, a Pan niech nam błogosławi, aby gdy przyjdzie i zażąda od nas zdania sprawy, abyśmy z czystym, spokojnym sercem, z pełnymi garściami dobrych uczynków stanęli przed Nim. Niech tak się stanie. Amen. Szczęść Wam Boże, radosnej, błogosławionej niedzieli.